Lesen wir zunächst zwei Stellen, einmal aus Jesaja 46, Vers 9 und 10. Przeczytajmy najpierw dwa wiersze z Księgi proroka Izajasza, 46 rozdział, wiersz 9 i 10. Izajasza, 46 rozdział, 9 i 10 wiersz. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Und aus Kapitel 48, Vers 3 und 5. I z 48 rozdziału, wiersz 3 i 5. Rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem. Z moich ust one wyszły i zapowiadałem je. Nagle wykonałem to i spełniło się. 5. Dlatego dawno ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło, abyś nie powiedział, mój Boże kto uczynił, a mój posąg ryty i mój posąg lany to nakazał. Wir haben gestern gesehen, dass Gott die Quelle des Wortes Gottes ist. Wczoraj mogliśmy dowiedzieć się, że Bóg jest źródłem Słowa Bożego. Dass er sein Wort in die Herzen der Schreiber gegeben hat. Że On swoje Słowo włożył w serca pisarzy. Dass Gott aufgepasst hat, dass die Schreiber genau das aufschrieben, was Gott auch wollte. Również Bóg czuwał nad tym, aby pisarze dokładnie to napisali, co Bóg sobie życzył. Dass Gott aber auch in den Herzen der Empfänger gewirkt hat. Ale również i słyszeliśmy o tym, że Bóg działał w sercach odbiorców Jego słowa. Dass die Bücher also auch unter der Leitung Gottes gesammelt wurden. Że również też i wszystkie te księgi Biblii pod kierownictwem Jego Ducha zostały razem zgromadzone. Und wir haben gesehen, dass Gott aufgepasst hat, dass sein Wort fehlerfrei bis in die heutige Zeit überliefert worden ist. Wspomnieliśmy o tym, że Bóg również czuwał nad tym, aby Jego Słowo bezbłędnie zostało przekazane aż do naszych dzisiejszych czasów. Das alles zeigt uns, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist. Wszystko to pokazuje, że rzeczywiście Biblia jest Słowem Bożym. Heute kommen wir zu einem der stärksten Beweise, den die Bibel in sich selbst hat. Dzisiaj przejdźmy do najmocniejszego dowodu, jaki Biblia sama w sobie posiada. Sie muss das Wort Gottes sein, weil sie in die Zukunft gucken kann. Ona musi być Słowem Bożym, bo ona potrafi spojrzeć w przyszłość. Und sie blickt nicht nur in die Zukunft über Dinge, die aus unserer Sicht zukünftig sind. A ona nie tylko spogląda w przyszłość, która z naszego punktu widzenia jest przyszłością, sondern sie beschreibt Dinge, die damals zukünftig waren, aber sich jetzt erfüllt haben. Ale Biblia również opisuje rzeczy, które w tamtych czasach były rzeczami przyszłymi, ale dla nas już są rzeczami, które się spełniły. Das heißt, wir können beweisen, dass die Voraussagen der Bibel stimmen. To znaczy, że możemy udowodnić, że przepowiednie Biblii zgadzają się. Und damit muss sie das Wort Gottes sein. Dlatego musi ona być Słowem Bożym. Das hat Gott selbst in der Stelle in Jesaja 48 gesagt. Bóg to osobiście też i powiedział w tym miejscu, które przeczytaliśmy z Izajasza 48 rozdziału. Er sagt in Vers 3, wir haben das gelesen, ich habe das frühere lange zuvor verkündet. Tak jak to przeczytaliśmy w wierszu trzecim, czytaliśmy, że rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem. Und am Ende dieses Verses und plötzlich tat ich es und es traf ein. A na koniec tego wiersza czytaliśmy, nagle wykonałem to i spełniły się. Warum sagt Vers 5, damit du eben nicht sagen kannst, dass es Zufall gewesen ist oder dass es deine Götter waren.
A dlaczego wiersz 5 mówi właśnie, abyś nie myślał, że to stało się z przypadku, albo że to możesz zawdzięczać twoim bożkom? Der Mensch möchte sowieso gerne in die Zukunft gucken. Bo człowiek tak czy tak lubi i chce spoglądać w przyszłość. Das ist keine neue Erfindung, das gab es schon damals in der Antike. To nie jest żadnym nowym wynalazkiem, to już istniało w czasach antycznych. Dort abgebildet ist eine alte Tontafel, auf der eine Leber dargestellt ist. Leber. Tutaj widzimy na zdjęciu skorupę z gliny obrazującą wnętrze człowieka, wątrobę. Es wird genau erklärt, wie die Leber aussehen muss, damit sie einen Blick in die Zukunft tun kann. Tutaj jest dokładnie wyjaśnione, w jaki sposób musi wyglądać wątroba, aby można było spojrzeć za jej pomocą w przyszłość. Diese Tafel stammt ungefähr aus der Zeit Mose. Ta tabliczka gliniana pochodziła mniej więcej z czasów Mojżesza. Auch damals blühte schon der Okkultismus. Również w tamtych czasach kwitnął okultyzm. Tiere wurden geschlachtet, die Leber wurde untersucht und da meinte man etwas über die Zukunft zu wissen. Zabijano zwierzęta, rozcinano ich wątrobę i ludzie myśleli, że będą mogli odkryć coś na temat przyszłości. In der Stadt Ninive, die auch in der Bibel erwähnt wird, wurden über 30.000 Tontafeln entdeckt. W mieście Niniwie, które również jest wspomniane w Biblii, odkryto ponad 30 tysięcy tabliczek glinianych. Einige von ihnen enthielten astrologische Weissagungen. Niektóre z nich zawierały wypowiedzi astrologów. Diese Tafeln entstanden ungefähr zur Zeit Abrahams. Te tabliczki powstały mniej więcej za czasów życia Abrahama. Also Astrologie gab es schon bevor die Bücher Mose geschrieben waren. A więc astrologia już istniała, zanim zostały zapisane księgi mojżeszowe. Ich finde es immer paradox. Ja zawsze uważam, że to jest wielkim paradoksem. Wenn Menschen sagen, sie glauben nicht an die Bibel, weil sie so alt ist. Jeśli ludzie mówią, że nie wierzą w Biblię, bo ona jest tak stara. Und lesen im gleichen Atemzug ihr Horoskop, was eigentlich noch viel älter ist. A jednocześnie w tym samym dniu przeczytają horoskop, którego historia powstania jest mniej więcej tak samo stara jak Biblia. Eines der berühmtesten Beispiele über Voraussagen haben wir bei dem Orakel von Delphi. Das ist ein Ort, wo damals so Sprüche gemacht worden sind. Jednym z najstarszych miejsc jest właśnie miejscowość Orakel von Delphi, w którym, które jest znane z pewnego rodzaju wyroczni. Delphi liegt in Griechenland. Delphi znajduje się w Grecji. Und dort ging der große König Krösus hin. I tam panował wielki król Krösus. Krezus. Er wusste nicht, ob er in den Kampf ziehen sollte oder nicht. W tamtych czasach zastanawiał się, czy ma pociągnąć na wojnę, czy nie. Er befragte dieses Orakel. On pytał się tej świątyni Orakel. Das Orakel gab ihm eine interessante Antwort. I dostał interesującą odpowiedź. Wenn du über den Fluss Halis schreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. Jeżeli ty przekroczysz rzekę Halis, to zburzysz bardzo wielkie królestwo. Krösus rieb sich die Hände und freute sich. Krösus zatarł ręce i ucieszył się. Er zog in die Schlacht. Wyciągnął na tą wojnę. Besiegte tatsächlich ein großes Reich. Rzeczywiście widział przed sobą ogromne królestwo, nur leider sein eigenes, ale niestety swoje własne. Er hat die Schlacht nämlich verloren. Mianowicie dlatego, bo on poległ w tej bitwie. Das sind diese nicht eindeutigen Aussagen, die man auch heutzutage bei Astrologen bekommt.
To są właśnie te mętne wypowiedzi, które również po dziś dzień można stwierdzić u astrologów. Bei der Bibel ist das völlig anders. W przypadku Biblii sprawa wygląda całkowicie inaczej. Sie macht ganz klare Voraussagen. Biblia podaje bardzo jasne przepowiednie, die man auch nicht verschieden deuten kann. Których nie można wykładać na dwa różne sposoby. Gottes Wort ist präzise. Słowo Boże jest bardzo precyzyjne. Als einer der größten Voraussager gilt Nostradamus. Jednym z największych przepowiadaczy przyszłości uważany był Nostradamus. Es gibt heute noch Menschen, die vertrauen auf seine Voraussagen. Jeszcze dzisiaj są ludzie tacy, którzy wierzą w jego przepowiednie. Seine Trefferquote ist unheimlich gering. Seine Trefferquote, das heißt, seine richtigen Voraussagen sind sehr gering. A procent tych spełnionych jego przepowiedni jest bardzo niewielki. Trotzdem sucht der Mensch seine Hilfe bei Horoskopen und nicht bei Gott. Pomimo tego człowiek poszukiwał pomocy w horoskopach, a nie u Boga. Das ist eine Umfrage, die in Europa passiert ist. Jest to tutaj wynik badania opinii społecznej, jakie zostało dokonane w Europie. 30% der Jugendlichen lesen regelmäßig Horoskope. 30% młodzieży czyta regularnie horoskopy. 35% trauen ihnen sichere Voraussagen zu. 35% wierzy, że z całą pewnością one przepowiadają ich przyszłość. 40% glauben an okulte Dinge. 43% ludności wierzy w rzeczy okultystyczne. Und 10% lassen davon ihr Leben beeinflussen. A 10% ludności jest pod wpływem tych rzeczy, które kierują ich życiem. Als ich damals 17 war, hatte ich einen Freund, der auch mal zu einem Wahrsager gegangen ist. Gdy miałem 17 lat, poszedłem do przepraszam, gdy miałem 17 lat, to mój przyjaciel poszedł do wróżki. Wir spielten damals mit mehreren regelmäßig zusammen Fußball. W tamtych czasach mniej więcej regularnie graliśmy ze sobą w piłkę nożną. Plötzlich kam er nicht mehr. Nagle on nie przyszedł na następny mecz. Und nach einer Woche haben es mir meine Eltern berichtet. I po tygodniu dowiedziałem się od moich rodziców. Unser Freund hatte sich selbst umgebracht. Że nasz przyjaciel popełnił samobójstwo. Der Wahrsager hatte ihm gesagt, du hast noch 14 Tage zu leben. Gdyż wróżbita powiedział mu, że masz jeszcze tylko 14 dni życia. Eine so schrecklich negative Botschaft hatte er nervlich nicht verkraftet. I tak przerażające poselstwo nie był w stanie znieść. Es ist keine Spielerei, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Wiedzmy dobrze o tym, że to nie jest dziecinną igraszką zajmować się takimi rzeczami. Es ist die Macht des Teufels, die dahinter steckt. Gdyż to moc diabła jest za tymi rzeczami ukryta. In Deutschland haben wir im Augenblick mehr Wahrsager und Astrologen als Priester und Pfarrer der evangelischen und katholischen Kirche zusammen. W Niemczech w obecnych czasach więcej jest wróżbitów i wróżek niż kapłanów kościoła ewangelickiego i katolickiego razem ze sobą wziętych. Worauf setzt man da eigentlich sein Vertrauen? I w wielu miejscach ludzie pokładają swoją ufność w ich wypowiedziach. Ich will es kurz erklären. Dlaczego tak się dzieje? Chciałbym krótko to wyjaśnić. Zum einen auf solche Planeten wie dort abgebildet. Z powodu takich planet, które tutaj na tym zdjęciu są widoczne. Links sieht man die etwas bläulich gefärbte Venus. Po lewej stronie widzimy troszeczkę na niebiesko zabarwioną Wenus. Und rechts der rötliche Mars.
A po prawej stronie na czerwono zabarwionego Marsa. Jetzt ist die Frage, wann ich geboren worden bin. Wann ich geboren bin. I teraz powstaje pytanie, kiedy się urodziłem? Stand der Mars oder die Venus am Himmel? Czy Mars, czy Wenus wtedy była na nieboskłonie? Die blaue Farbe der Venus würde mir Glück bringen. Niebieskie światło Wenus przyniesie mi szczęście. Die rote Farbe des Mars spricht von Blut und Krieg. A czerwony kolor Marsa obrazowo mówi o krwi i o wojnie. Also Planeten, die viele hunderttausend Kilometer weg sind, sollen Einfluss auf mein Leben haben. A więc rzekomo planety, które są wiele setek tysięcy kilometrów od Ziemi oddalone, miałyby mieć wpływ na moje życie. Aber es geht noch weiter. Ale ta opowieść jeszcze dalej ciągnie się. Auch die Sternbilder sind entscheidend. Również też i układ gwiazd rzekomo jest decydujący. Ich habe hier die Sternbilder einmal abgebildet. Tutaj pokazałem zobrazowanie tych gwiazd na nieboskłonie. Nehmen wir einmal das Sternbild der Löwe. Na przykład weźmy tutaj pod uwagę gwiazdozbiór lwa. Diese Sterne sollen Einfluss auf mein Leben haben. Rzekomo te gwiazdy miałyby mieć wpływ na moje życie. Ist uns klar, wie weit diese Sterne hier weg sind? Czy wiemy, jak daleko od nas oddalone są te gwiazdy? Dieser Stern hier, wo ist es? Ach hier. Dieser Stern ist ungefähr 43 Lichtjahre von uns entfernt. Te gwiazdy gwiazdozbioru lwa oddalone są od nas mniej więcej 43 lata świetlne. Ein Lichtjahr sind ungefähr 10 Billionen Kilometer. Jeden rok świetny to jest około 10 bilionów kilometrów. Wir reden hier von 430 Billionen Kilometer. A więc mówimy tutaj o odległości 43 bilionów kilometrów odległości. Dieser Stern hier ist noch weiter entfernt. A ta gwiazda tutaj jest jeszcze dalej oddalona. Über 1600 Lichtjahre. Mniej więcej 1600 lat świetnych. Wir reden von 16.000 Billionen Kilometer. A więc mówimy w tym przypadku o odległości 16.000 bilionów kilometrów. Man sieht, diese Sterne hängen eigentlich gar nicht zusammen, sie sind viel zu weit weg. A więc możemy łatwo stwierdzić, że te gwiazdy w ogóle nie są obok siebie. One w rzeczywistości są bardzo od siebie oddalone. Unser Auge interpretiert das nur, als wenn sie in einer Ebene lägen. To tylko nasze oko tak to interpretuje, jak gdyby one znajdowały się w jednej płaszczyźnie. Glaubt ihr, dass Sterne, die so weit weg sind, irgendeinen Einfluss hier unten auf unser Leben nehmen können? Czy wierzycie w to, że gwiazdy, które tak daleko są od nas oddalone, mogłyby mieć jakikolwiek wpływ na nasze życie na Ziemi? Warum setzen so viele Menschen ihr Vertrauen darauf und nicht auf die Bibel? Dlaczego tak wiele ludzi swoje zaufanie właśnie pokłada w gwiazdach, a nie w Biblii? Ich will noch einmal zwei wissenschaftliche Beispiele bringen. Chciałbym jeszcze przytoczyć dwa przykłady z pola nauki. 1499 wurde vorausgesagt, dass die Welt 25 Jahre später von einer Sinnflut heimgesucht werden sollte. W roku 1499 było przepowiedziane, że świat w lutym 1524 roku będzie nawiedzony przez ogromny potop. Das Ergebnis war, a skutkiem tego było, Februar 1524 war der trockenste Monat des Jahrtausends. Że luty 1524 roku był najbardziej suchym miesiącem z całego tysiąclecia. Wenn präzise Voraussagen gemacht werden, stimmen sie meistens nicht. A więc te rzekomo precyzyjne przepowiednie w większości przypadków nie spełniają się. Zum Beispiel hat niemand das Attentat auf das World Trade Center vorausgesagt. Na przykład nikt nie przepowiedział tego ataku na dwie wieże w Nowym Jorku, World Trade Center.
Das gleiche gilt auch für die Flutkatastrophe 2004. To samo również dotyczy tej ogromnej katastrofy zalania nabrzeża w 2004 roku. Sie wurde noch nicht einmal angedeutet. Nawet nikt tego nie zauważył wcześniej. Für uns als Christen muss das klar sein. Dla nas jako chrześcijan to musi być wszystko teraz jasne. Dahinter steckt der Teufel. Że za tym wszystkim kryje się diabeł. Ist wirklich jemand hier, der glaubt, dass der Teufel Menschen vor dem Tod warnt? Czy to jest możliwe, żebyśmy w to uwierzyli, że diabeł chce ostrzec ludzi przed śmiercią? Das Gegenteil ist der Fall. Nie, właśnie coś przeciwnego jest akurat rzeczywistością. Der Teufel freut sich über jeden Menschen, der unversöhnt mit Gott stirbt. Diabeł właśnie cieszy się z przypadku każdego człowieka, który schodzi z tego świata przez śmierć niepojednany z Bogiem. Deswegen wird er uns nie vor eine Katastrophe warnen. I dlatego diabeł nigdy nie będzie nas ostrzegał przed jakąkolwiek katastrofą. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass er gar nicht in die Zukunft gucken kann. A poza tym jestem osobiście przekonany, że diabeł nie jest w stanie spojrzeć w przyszłość. Das alles zeigt uns, to wszystko nam pokazuje, wenn die Bibel in die Zukunft gucken kann, muss sie ein erstaunliches Buch sein. Jeżeli Biblia jest w stanie spojrzeć w przyszłość, to oznacza, że ona jest godna podziwu księgą. Denn wir haben gerade gesehen, Menschen können es nicht. Przed chwilą stwierdziliśmy, że ludzie nie są w stanie to uczynić. Der Teufel kann es auch nicht und würde es auch nicht tun. Diabeł nie jest w stanie tego uczynić i nawet nie uczyniłby tego, gdyby mógł. Aber die Bibel tut es. Ale Biblia to czyni. Über 3000 präzise Voraussagen, die sich erfüllt haben, findet man in der Bibel. Mniej więcej 3000 przepowiedni, które znajdujemy w Biblii, zostało już precyzyjnie wypełnionych. Und es gibt nicht eine einzige Voraussage, wo das Gegenteil passiert ist. I nie ma ani jednej przepowiedni, która by była dowodem przeciwko temu, że precyzyjnie się wypełnia. Das heißt, es gibt nicht ein einziges Beispiel, wo eine Voraussage nicht stimmte. To znaczy, że nie ma ani jednego przykładu, w którym można by było stwierdzić, że przepowiednia Biblii nie zgadzała się z prawdą. Es gibt Voraussagen, die noch zukünftig sind, die sich also noch nicht erfüllt haben. Są jeszcze przepowiednie Biblii, które są dla nas przyszłością i jeszcze się nie spełniły. Aber ich möchte heute über die Voraussagen sprechen, die sich schon erfüllt haben. Ale dzisiaj chciałbym mówić o tych przepowiedniach, które już się spełniły. Natürlich nicht über alle 3000. Naturalnie nie biorąc za przykład całe 3000. Da die Menschen die Bibel nicht wollen, suchen sie auch Argumente gegen diese Voraussagen. Ludzie, którzy nie chcą uznać Biblii, poszukują argumentów, aby obalić to, co Biblia przepowiedziała. Der erste Einwand ist, die Voraussagen sind absichtlich erfüllt worden. Pierwszym zarzutem jest to, że te przepowiednie celowo spełniły się. Das Argument ist schon fast lächerlich. Ten argument jest naprawdę powodujący uśmiech. Glaubt wirklich jemand, dass die Stadt Tyrus sich erobern ließ, damit eine biblische Aussage erfüllt wurde? Tyrus, eine Stadt. Czy rzeczywiście wierzymy w to, że miasto Tyr dało się zdobyć tylko po to, aby udowodnić, że przepowiednia Biblii na temat tego miasta ma się spełnić? Oder die Stadt Babylon. Albo czy miasto Babilon dlatego dało się zdobyć przez nieprzyjacielskie wojska po to, aby się przepowiednie biblijne spełniły? Also diesen Einwand kann man leicht vom Tisch fegen. A więc tego rodzaju zarzut można bardzo łatwo odrzucić. Der nächste Einwand ist, die Prophezeiungen wurden erst nach Eintreffen der Voraussagen aufgeschrieben. Drugim zarzutem jest to, że proroctwa zostały dopiero wtedy zapisane, gdy to, co one mówiły, już się dawno spełniło. Das heißt, man macht aus der Bibel nur noch ein Geschichtsbuch. To oznacza, że ludzie chcą Biblię ściągnąć tylko do poziomu książki czy podręcznika historii.
Das ist übrigens auch der Grund, warum das Buch Jesaja zerschnitten wird. Taki był też i powód tego, że też księga Izajasza została pocięta na kawałki. Deswegen spricht man heute von Deutero und Trito Jesaja. Dlatego dzisiaj mówi się o księdze Izajasza, która jest ponowną księgą napisaną po raz drugi. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. O tym będziemy jeszcze mówili. Der nächste Einwand ist, die Prophezeiungen sind nicht immer deutlich zu erkennen. Następnym zarzutem jest to, że proroctwa nie można tak dokładnie rozpoznać. Das trifft auf einige Prophezeiungen zu. To dotyczy niektórych proroctw. Aber die meisten der 3000 sind außergewöhnlich präzise. Ale większość z tych 3000 są nadzwyczaj precyzyjne. Der letzte Einwand ist, dass die vorausgesagten Ereignisse historisch, geschichtlich nicht belegbar sind. Następnym zarzutem jest to, że te przepowiednie Biblii nie można udowodnić na podstawie znanej nam historii. Das trifft nur für die Voraussagen zu, die noch nicht erfüllt sind. To dotyczy tylko tych przepowiedni, które jeszcze się do dzisiaj nie spełniły. Viele von den 3000 sind historisch belegbar. Bo wiele z tych 3000 przepowiedni już zostało udowodnionych przez historię. Wir kommen jetzt zu einzelnen Beispielen. Teraz możemy przejść do poszczególnych przykładów. Eine schöne Voraussage findet man in 1. Könige 13. Piękne proroctwo możemy znaleźć w pierwszej księdze królewskiej w 13 rozdziale. Sie ist recht unbekannt, weil man sie schnell überliest. Można, to proroctwo jest mało znane, bo można bardzo szybko to przeczytać i nie zauważyć. Aber in 1. Könige 13, Vers 2 findet man eine präzise Voraussage über Josia. Ale w pierwszej księdze królewskiej, 13 rozdział, wiersz 2, znajdujemy bardzo precyzyjne proroctwo dotyczące Jozjasza. Pierwsza księga królewska, 13 rozdział, 2 wiersz. I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan, oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą i spali na tobie kości ludzkie. Die Aussage ist sehr präzise. Proroctwo jest tutaj bardzo precyzyjnie podane. Nicht nur der Name Josia wird genannt. To nie tylko to, że również zostało podane imię Jozjasza, sondern auch das, was er tun wird. Ale jest podane to, co on uczyni. Er wird die Götzenaltäre ausrotten. Że on zniszczy wszystkie ołtarze bożków. Die Erfüllung dieser Prophezeiung findet man in 2. Könige 22. Wypełnienie tego proroctwa znajdujemy w drugiej księdze królewskiej, rozdział 22. Wir können jetzt nicht die ganzen Kapitel lesen. Nie jesteśmy w stanie przeczytać całego rozdziału. Aber eins muss man hierbei beachten. Ale jedną rzecz musimy, na jedną rzecz musimy zwrócić uwagę. Jerobeam lebte 300 Jahre bevor Josia geboren wurde. Jeroboam żył 300 lat przed narodzeniem się Jozjasza. Das heißt, diese Voraussage dort war 300 Jahre vorher geschehen. A to oznacza, że to proroctwo było wypowiedziane 300 lat przed tym, zanim się stało. Ist für Gott kein Problem. Dla Boga to nie jest problemem. Er weiß, was in 300 Jahren passieren wird. On wie, co stanie się za 300 lat. Und manchmal kündigt er es vorher an. I czasami Bóg to nam przepowiada. Wie er es hier auch getan hat. Tak jak on tutaj w tym miejscu to uczynił. Diese Voraussage war zur Zeit Josias längst in Vergessenheit geraten. Ta proroctwo już za czasów Josiasza dawno zostało zapomniane. Man sieht das, wenn man diese Geschichte hier liest. Można to zauważyć, gdy przeczyta się dokładnie tą historię. Man entdeckte nämlich plötzlich ein Grab und fragte, was ist das für ein Grab?
Gdyż nagle odkryto pewien grób i pytano wszystkich, co to za grób. Und dann wurde wieder hingewiesen auf diese alte Prophezeiung, die damals ausgesprochen worden ist. I nagle wtedy wskazano na te stare proroctwo, które teraz się wypełniło. Man kann das lesen in 2. Könige 23, Vers 17. O tym można przeczytać w drugiej Księdze Królewskiej, 23 rozdział, 17 wiersz. Und er sprach, was ist das dort für ein Grabmal, das ich sehe? Und die Leute der Stadt sprachen zu mir, ist das Grab des Mannes Gottes, der von Juda gekommen ist und diese Dinge ausgerufen hat, die du gegen den Altar von Bethel getan hast. Następnie zapytał, co to za pomnik, który tu widzę? Odpowiedzieli mu ludzie z tego miasta. Jest to grobowiec męża Bożego, który przybył z Judei i zapowiedział te rzeczy, których ty dokonałeś z ołtarzem w Betel. Das heißt, Uzia war sich gar nicht bewusst, dass er dort etwas tat, was Gott 300 Jahre vorher angekündigt hatte. Ten wiersz świadczy o tym, że Jozjasz w ogóle nie był świadomy tego, że wypełnia coś, co już 300 lat wcześniej zostało zapowiedziane przez Boga. Und es erfüllte sich noch etwas, was Gott vorher voraussagte. I wypełniło się jeszcze coś innego, co Bóg wcześniej przepowiedział. Diese Gebeine des Propheten, der von Juda kam, wurden nicht angetastet. Że kości tego proroka, który przybył z Judy, nie będą naruszone. Wir haben hier einen kleinen Geschmack davon, wie präzise und sorgfältig das Wort Gottes ist. Tutaj mamy mały przedsmak tego, jak precyzyjne są wypowiedzi Boże. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel bringen. Chciałbym przytoczyć jeszcze inny przykład. Und das ist die Voraussage über die Stadt Babylon. To dotyczy właśnie tej przepowiedni dotyczącej miasta Babilonu. Diese Voraussage über die Stadt Babylon besteht eigentlich aus drei Teilen. Przepowiedź dotycząca miasta Babilon składa się w zasadzie z trzech części. Oder ich will es anders formulieren. Albo inaczej to sformułuję. Gott hat dreimal den Untergang Babylons angekündigt. Bóg trzykrotnie przepowiadał zniszczenie Babilonu. Zum einen in dem Propheten Jesaja. Po pierwsze w księdze proroka Izajasza. Da kündigt Gott den Untergang dieser riesigen Stadt Babylon an, als sie noch gar keine Weltmacht war. Wtedy Bóg przepowiadał zniszczenie tego ogromnego miasta Babylon w czasach, w których Babylon jeszcze w ogóle nie było wielkim królestwem na ziemi. Das heißt, diese Voraussage in Jesaja 13 und 21 fand statt, als Babylon noch unbedeutend war. To znaczy, że te przepowiednie dotyczące Babilonu w Izajasza 13 rozdział i 21 rozdział były uczynione wtedy, gdy jeszcze Babilon był nieznanym miastem. Das heißt, die Menschen haben damals diese Voraussage gar nicht verstanden. A to oznacza, że ludzie w ogóle w tamtych czasach nie zrozumieli tych przepowiedni. Wir müssen die Voraussagen Gottes nicht verstehen. My mianowicie nie musimy rozumieć przepowiedni Bożych. Die Voraussagen Gottes sind dafür da, dass wir sehen, dass Gott in die Zukunft blicken kann. Gdyż przepowiednie Boże są po to, abyśmy zauważyli, że Bóg jest w stanie spojrzeć w przyszłość. Der nächste Prophet, der den Untergang Babylons voraussagte, war Jeremia. Następnym prorokiem, który przepowiadał zniszczenie miasta Babilon, to był prorok Jeremiasz. Er sprach über die Stadt Babylon, als sie in der Blüte stand. On przepowiadał zniszczenie tego miasta w czasach, w którym to miasto było w największym rozkwicie. Zu einem Zeitpunkt, als Babylon ein Weltreich gewesen ist. A więc w takim czasie, w którym Babilon był wielkim królestwem na ziemi. Diese Stadt galt als absolut uneinnehmbar. A w tamtych czasach to miasto było traktowane jako miasto nie do zdobycia. Die Stadtmauern waren gewaltig. Gdyż mury tego miasta były potężne. Sie galt als absolut unbesiegbar. I traktowano to miasto jako absolutnie nie do zdobycia. Aber Gott machte noch eine weitere Voraussage. Ale Bóg jeszcze poczynił następną przepowiedź.
Und das in der Nacht, bevor Babylon zerstört wurde. A stało się to jedną noc wcześniej, zanim Babylon został zdobyty. Wir haben diese Voraussage gestern schon gelesen im Buch Daniel. Tą przepowiedź już czytaliśmy wczoraj w księdze proroka Daniela. Nämlich in Daniel 5. Mianowicie w księdze Daniela w 5. rozdziale. Auch wenn wir diese Verse nicht gelesen haben, wir können es vielleicht jetzt noch mal tun. Daniel 5, Vers 1 bis 4. Ponieważ wczoraj nie czytaliśmy tego, możemy dzisiaj to zrobić. Księga Daniela, 5 rozdział. Moment. Eine Sekunde. Vers 1. Pierwszy wiersz. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników i przed tym tysiącem pił wino. Und Vers 30. I wiersz 30. Tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. Und die Verse 26 bis 28. I wiersze od 26 do 28. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Die Geschichtsschreibung zeigt uns, dass genau das passiert ist, was Gott vorausgesagt hatte. Historycy potwierdzają, że dokładnie stało się to, co Bóg przepowiedział. Belsazar wurde getötet. Belsazar został zabity. Die Stadt wurde eingenommen. Miasto zostało zdobyte. Mit einem ganz eleganten Trick. A mianowicie za pomocą bardzo sprytnego triku. Babylon selbst besaß keine Quelle. Gdyż Babylon sam nie posiadał źródła wody. Deswegen ließ man den Fluss direkt durch die Stadt Babylon fließen, um sie mit Wasser zu versorgen. Dlatego budowniczy tego miasta spowodowali, aby rzeka popłynęła po środku tego miasta. Die Perser, die Stadt belagerten, a Persowie, którzy oblegali to miasto, leiteten den Fluss plötzlich um. Oni nagle skierowali rzekę w innym kierunku. Das heißt also, das Wasser floss nicht mehr durch die Stadt, sondern an der Stadt vorbei. To znaczy, że woda nie płynęła już teraz przez miasto, tylko obok miasta. Und dann konnten die Perser durch das angetrocknete Flussbett unter der Stadtmauer in die Stadt einmarschieren. I w ten sposób udało się Persom w tym korycie rzeki wejść pod murami tego miasta do wnętrza miasta. Durch dieses riesige Fest, was Belsazar dort gab, a z powodu tego tej ogromnie wielkiej uczty, jaką w tej nocy Belsazar właśnie urządził, waren die entscheidenden Feldherren betrunken. To decydujący ludzie tego miasta znajdowali się w upojeniu alkoholowym. Die Perser konnten die Stadt fast ohne Gegenwehr einnehmen. I Persom udało się zdobyć to miasto praktycznie bez jakiegokolwiek sprzeciwu. So wurde diese Stadt erobert. W ten sposób to miasto zostało zdobyte. Gott hat in seiner Gnade das Gericht über Babylon vorher angekündigt. A Bóg w swojej łasce ten sąd nad miastem Babylon już wcześniej ogłosił. Das Kennzeichen von Babylon war Hochmut in höchster Form. A cechą charakterystyczną Babylonu było właśnie wywyższanie się i pycha najwyższej miary. Das sieht man schon im ersten Buch Mose, als der Turm zu Babel gebaut wurde. To było już widoczne w pierwszej księdze Mojżeszowej, w czasach, w których była budowana wieża Babel. Die Menschen wollten sein wie Gott. W tamtych czasach już ludzie tego rejonu chcieli być jak Bóg. Gott verhindert dieses Bauwerk. Bóg zapobiegł, aby ta wieża nie została zbudowana. Dabei wurde durch Gottes Gnade nicht ein einziger Mensch getötet oder verletzt. I dzięki Bożej łasce nie został zabity ani zraniony ani jeden człowiek. Er verhinderte den Weiterbau einfach durch eine Sprachverwirrung. On zapobiegł dalszej budowie tej wieży poprzez pomieszanie języków.
Aber der Mensch hat davon nicht gelernt. Ale człowiek niczego się nie nauczył z tego zdarzenia. Er wurde immer hochmütiger. Człowiek stawał się coraz to bardziej pyszny i wyniosły. Aber Gott noch einmal warnt. Ale Bóg przestrzegał jeszcze raz. Doch hat die Warnung Gottes missachtet. Jednak nie zważano na ostrzeżenia Boże. Gott warnt uns Menschen heutzutage auch. Bóg również i ostrzega nas dzisiejszych ludzi. Nicht davor, dass er einmal eine Stadt Babylon zerstören wird. Nie ostrzega przed tym, że miasto Babylon będzie zdobyte i zburzone. Aber davor, dass der Mensch einmal in das Gericht Gottes kommt. Ale przestrzega przed tym, aby człowiek nie znalazł się pod sądem Bożym. Wenn er nicht vorher Buße tut. Żeby nie zdarzyło się tak, żeby wcześniej nie pokutował. Das bedeutet, wenn er nicht vorher zu Gott umkehrt. A to oznacza, żeby się tak czasem nie zdarzyło, żeby nie doszło w jego życiu do nawrócenia się do Boga. Also eine echte innere und äußere Umkehr vollzieht. A więc chodzi Bogu o to, aby człowiek przeszedł szczere, prawdziwe nawrócenie się do Boga. Auf einem Weg, der von Gott wegführte, zu einem Weg, der zu Gott hinführt. Aby znalazł się, przeszedł z drogi, która prowadziła od Boga i przeszedł na drogę, która prowadzi do Boga. Gott warnt jeden Menschen. Bóg ostrzega każdego człowieka. Gott sagt in seinem Wort, gdyż Bóg powiedział w swoim słowie, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, ale potem sąd. Ich sagte es gestern schon, ja już wczoraj to powiedziałem. Diesem Gericht Gottes kann man nur umgehen, indem man zu Lebzeiten zu Gott umkehrt. Można ujść tego sądu Bożego tylko wtedy, jeżeli za czasów życia na tej ziemi człowiek nawróci się do Boga. Spielen Sie nicht mit der Gnade Gottes. Dlatego proszę nie igrać z łaską Bożą. Missachten Sie nicht die Warnungen Gottes. Proszę nie lekceważyć ostrzeżeń Bożych. Die Menschen in Babel fühlten sich in Sicherheit. Ludzie w mieście Babel bardzo czuli się bezpieczni i nie do, jako miasto nie do zdobycia. Es war eine falsche, eine trügerische Sicherheit. Ale to ich bezpieczeństwo było bardzo zwodnicze, oszukańcze. Viele Menschen vertrauen heute auf ihre eigene Stärke. Wielu ludzi dzisiaj właśnie pokłada swoje zaufanie w ich własnej mocy. Vielleicht auf irgendeine Sozialversicherung. Może pokładają ufność w zabezpieczeniach socjalnych. Oder auf ihr Horoskop. Albo pokładają nadzieję w horoskopach. Es bringt alles nichts. Ale wszystkie te rzeczy nic nie pomogą. Wenn man einmal vor Gott steht, wird Gott fragen, wie war dein Verhältnis zu meinem Sohn? Bo gdy człowiek stanie kiedyś przed Bogiem, Bóg zapyta, jaki jest stosunek twój do mojego syna. Das ist die alles entscheidende Frage. To jest pytanie, które decyduje o wszystkim.
Wenn die Aussagen eben präzise waren, jeżeli przepowiednie były bardzo precyzyjne, wären sie jetzt noch präziser. Poprzednio widzieliśmy takie, to teraz stwierdzimy, że jeszcze mogą być inne, bardziej precyzyjne. Nämlich dann, wenn es um die Ankündigung Gottes über das Gericht über Tyrus geht. Mianowicie w przypadku ogłoszenia tej kary Bożej nad miastem Tyrem. Die entscheidenden Punkte finden wir in Ezekiel 26. Te najważniejsze punkty tego znajdujemy w księdze proroka Ezechiela w 26 rozdziale. Und zwar in, eigentlich in dem ganzen Kapitel. W zasadzie w całym tym rozdziale. Wir können das jetzt nicht alles lesen. Nie mamy teraz czasu, żeby wszystko czytać. Aber vielleicht einmal zwei Verse daraus. Ale przeczytamy dwa wiersze z tego rozdziału, Ezechiela 26 rozdział. Zum einen Vers 3 und Vers 4. Przede wszystkim wiersz trzeci i wiersz czwarty. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto wystąpię przeciwko Tobie, Tyrze, wywiodę przeciwko Tobie liczne narody, jak morze, gdy podnosi swoje fale, i zburzą mury Tyru i rozwalą jego wieże, zmiotę z niego jego kurz i uczynię z niego nagą skałę. Dann Vers 12. Następnie wiersz 12. Zrabują Twoje skarby i splądrują Twoje towary. Rozwalą Twoje mury i zburzą Twoje wspaniałe gmachy. Twoje kamienie, Twój budulec i Twój gruz wrzucą do morza. Vers 14. 14 wiersz. Obrócę Cię w nagą skałę. Będziesz miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie. Już nigdy nie będziesz odbudowany, gdyż ja, Pan, to powiedziałem, mówi Wszechmocny Pan. Und Vers 21. I wiersz 21. Zgotuję Ci straszny koniec i Ciebie już nie będzie. Będą Cię szukać, lecz już Cię nie znajdą, mówi Wszechmocny Pan. Wollen wir einmal zusammenfassen, was dort steht. Spróbujmy teraz to wszystko razem streścić, co tam przeczytaliśmy. Erstens, Tyrus soll von vielen Völkern zerstört werden. Po pierwsze, Tyr miał być zburzony przez wiele narodów. Zweitens, von Tyrus soll nur noch ein nackter Fels übrig bleiben. Po drugie, z tego Tyru miała pozostać tylko naga skała. Drittens, Nebukadnezar soll der erste König sein, der über Tyrus herfällt. Po trzecie, Nabuchodonozor ma być tym pierwszym królem, który stanie w Tyrze. Und jetzt kommt etwas, was einmalig in der Geschichte der Eroberung ist. I teraz następuje coś, co jest jedyne w swoim rodzaju w historii zdobycia tego miasta. Die Steine der Stadt sollen ins Meer geworfen werden. Wszystkie kamienie z tego miasta mają być wrzucone w morze. Weiter sagt Gott, Tyrus soll nie mehr aufgebaut werden. Następnie Bóg powiedział, Tyr nie będzie już nigdy więcej odbudowany. Von Tyrus soll jede Spur verwischt werden. Z tego Tyru nie ma pozostać nawet ślad. Der letzte Punkt ist, dass dort die Fischer ihre Netze zum Trocknen und Reparieren ausbreiten werden. A ostatnim punktem jest to, że rybacy będą rozciągali swoje sieci, aby je wysuszyć i naprawić je. Also präziser geht es gar nicht mehr. A więc już nie da się precyzyjniej przepowiedzieć. An solch präzisen Aussagen kann man den Wahrheitsgehalt der Bibel überprüfen. Właśnie na podstawie takich precyzyjnych wypowiedzi można stwierdzić prawdomówność całej Biblii. Also noch einmal, da steht nicht, Tyrus wird irgendwann erobert werden. Jeszcze raz chcę podkreślić to, że tam nigdzie nie jest napisane, że miasto będzie zdobyte. Das gilt irgendwann mal für jede Stadt der Weltgeschichte. Takie wypowiedzi dotyczą prawie każdego miasta w historii świata. Das wäre dann immer wahr. I gdyby to by tak było, to by zawsze to było prawdą. Gott sagt ganz präzise, wie es passieren wird. Bóg mówi bardzo precyzyjnie, jak się to stanie. Und sogar wer der erste König sein wird. I nawet kto będzie pierwszym królem. Es hat sich hundertprozentig erfüllt.
I w 100% wszystko się spełniło. Ein Jahr nach der Voraussage kommt Nebukadnezar und belagert die Stadt. Rok po tej przepowiedni Nebukadnezar przybył i oblegał to miasto. 13 Jahre hat er diese Stadt belagert. Przez 13 lat oblegał to miasto. Dann konnte er die Stadt Alt-Tyrus erobern. I dopiero wtedy mógł zdobyć miasto Stary Tyr. Etwas später wurden die Babylonier von den Persern besiegt. Troszeczkę później Babilończycy zostali zwyciężeni przez Persów. Der große Perserkönig Kyros zog an der Mittelmeerküste entlang Richtung Ägypten. I wielki król Cyrus pociągnął w kierunku Egiptu wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Tyrus lag im Weg auf seiner Durchreise. To miasto Tyr właśnie znajdowało się na drodze jego podróży. Wurde noch mal eben zerstört. I to miasto jeszcze raz zostało zburzone. Tyrus wurde damit persisch. I w ten sposób stało się miastem perskim. Die Bewohner flohen von dieser Stadt. Mieszkańcy tego miasta uciekli z niego. Auf eine Insel, die direkt vor Tyrus lag. I zgromadzili się na wysepce, która niedaleko tego miasta, przed tym miastem w morzu była. Anschließend kam Alexander der Große. A na koniec jeszcze nadciągnął Aleksander Wielki. Er zerstörte das persische Weltreich. On zwyciężył wszystkie te perskie cesarstwa światowe. Auf seinem Eroberungszug kam er auch an die Küste des Mittelmeers. I w czasie pochodu zwycięskiego również przechodził nad brzegiem Morza Śródziemnego. Sämtliche Städte konnte er erobern oder sie ergaben sich. I większość miast zostało przez niego zdobytych albo same się poddawały. Aber nicht die Bewohner von Alt-Tyrus, die jetzt auf der vorgelagerten Insel lebten. Ale nie poddawali się mieszkańcy Starego Tyru, którzy teraz mieszkali na tej wysepce. Man sieht das hier noch einmal auf dieser Karte. Jeszcze raz możemy to zobaczyć na tej mapie. Hier ist Alt-Tyrus. Tu jest miasto Stary Tyr. Irgendwo hier. Tutaj gdzieś w tym miejscu. Genau weiß es heute kein Archäologe. Dokładnie to żaden archeolog dzisiaj nie jest w stanie stwierdzić dokładnie w którym miejscu. Genauso wie es in der Bibel steht, jede Spur soll verwischt sein. Gdyż tak dokładnie jak w Biblii jest napisane, wszelki ślad po tym mieście miał zniknąć. Das ist die vorgelagerte Insel. To jest właśnie ta wysepka, która była naprzeciwko tego miasta. Dorthin flohen die Leute von Alt-Tyrus. Na tą wysepkę uciekli ludzie z Starego Tyru. Alexander stand hier mit seinem riesigen Heer. Aleksander stał na tym wybrzeżu ze swoją ogromną armią. Er hatte ein kleines Problem. I miał mały problem. Er hatte keine Schiffe. On nie miał statków czy łodzi. Also eigentlich keine Chance, diese Insel zu erobern. A więc w zasadzie nie miał szansy, aby zdobyć tą wyspę. Aber Alexander der Große war sehr schlau. Ale Aleksander Wielki był bardzo sprytnym człowiekiem. Er nahm sämtliche Steine von Alt-Tyrus und baute einen Damm. On zebrał wszystkie kamienie z Starego Tyru, wszystek gruz i zbudował tutaj groble. Damit hat sich 100% erfüllt, was in der Bibel steht, die Steine der Stadt werden ins Meer geworfen werden. I w 100% wypełniły się przepowiednie Biblii, że kamienie tego miasta zostaną wrzucone w morze. An so einer präzisen Voraussage sieht man, die Bibel muss das Wort Gottes sein. Właśnie na podstawie takich precyzyjnych przepowiedni widzimy dokładnie, że Biblia musi być Słowem Bożym. Auch von diesen Steinen ist jede Spur verschwunden. Również i z tych wszystkich kamieni zniknął najmniejszy ślad po nich. Warum? Dlaczego? Nicht weil die Steine nicht mehr da sind. To nie z tego powodu, że nie ma w tym miejscu tych kamieni. Sondern weil sich hier ein riesiger Strand angelagert hat. Ale z tego powodu, że tutaj zgromadził się materiał ziemny i powstał ogromnej szerokości brzeg morski. Diese Insel gibt es so nicht mehr. Tej wyspy już w ogóle nie ma. Sie ist feste mit dem Festland verbunden. Ona w tych czasach już jest na stałe połączona z stałym lądem.
Die Fotos, die ich gemacht habe, zeigen das jetzt. Das ist dieser schmale Damm. Zdjęcia, które poprzednio pokazywałem, to pokazują. Tutaj jest po środku ta wąziutka grobla. Ach, das sind jetzt... Oh, das Bild habe ich vergessen. Okay, fehlt. Also auf diesem Damm ist jetzt eine riesige Stadt gebaut worden. So breit ist dieser Damm. A teraz w tym miejscu ta grobla jest tak rozszerzona, że ogromne miasto zostało w tym miejscu zbudowane. Es ist wirklich jede Spur von Altyrus verschwunden. I tak rzeczywiście zniknął ślad po starym Tyrze. Das einzige, was man dort noch findet, jedyną rzecz, jaką można tam jeszcze znaleźć, sind die Fischer, die dort ihre Netze reinigen. To są właśnie rybacy, którzy w tym miejscu czyszczą i suszą swoje sieci. Alle sieben oder acht Punkte haben sich hundertprozentig erfüllt. I wszystkich siedem czy osiem punktów proroctwa w 100% się spełniło. Hier sieht man noch die Stadt, von der ich eben sprach. Das hier ist ein Teil von dem Damm, den Alexander gebaut hat. Tutaj widzimy na tym zdjęciu małą część tej grobli, którą zbudował Aleksander. Also nochmal, um sich das vorzustellen. Hier steht man auf dieser früheren Insel. A więc, żeby dobrze sobie wyobrazić, tutaj z przodu stoimy na tej dawnej wyspie. Hier hinten ist das Festland. Tu z tyłu widzimy stały ląd. Und so stark hat sich dieser Damm verbreitet. I tak bardzo szeroko rozszerzyła się ta grobla. Genauso, wie es in der Bibel steht. Dokładnie tak, jak jest napisane w Biblii. Ich möchte noch eine weitere Voraussage bringen. Chciałbym przytoczyć jeszcze inne proroctwo. Die Voraussage über den Perserkönig Kyros. Również i proroctwo dotyczące perskiego króla Cyrusa. Dieser Perserkönig Kyros wird im Buch Jesaja angekündigt. O tym perskim królu Cyrusie mowa jest w księdze Izajasza. In Jesaja 44, Vers 28. Izajasza 44, rozdział, wiersz 28. Izajasza 44, wiersz 28. Który mówię o Cyrusie, on moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę i który mówię o Jeruzalemie, będziesz odbudowany, a o świątyni będziesz na nowo założona. Eine ganz präzise Voraussage. Też bardzo precyzyjne proroctwo. Ist uns klar, wann Gott das sagt? Wann, zu welchem Zeitpunkt Gott das sagt? Czy jesteśmy świadomi tego, w którym okresie czasu Bóg to powiedział? Gott sagt das 200 Jahre bevor dieser König geboren wurde. Bóg to powiedział 200 lat wcześniej, zanim ten król się narodził. Als Gott das ankündigt, gab es das Volk der Perser noch gar nicht so richtig. Gdy Bóg to wszystko powiedział, to tak w zasadzie jeszcze nie istniał ten naród perski. Und Gott kündigt etwas an, was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geschehen ist. Bóg przepowiedział coś, co w tamtym czasie jeszcze nie zaczęło się dziać. Nämlich, dass unter dem Perserkönig Kyros das Volk Israel wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren darf. A mianowicie to, że pod panowaniem tego perskiego króla Cyrusa lud izraelski będzie mógł wrócić z niewoli babilońskiej. Das Volk war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Gefangenschaft, als Jesaja diese Ankündigung machte. A lud izraelski w tym czasie, gdy Izajasz te proroctwo pisał, w ogóle jeszcze się nie znajdował w niewoli. Und doch kann Gott schon so weit in die Zukunft blicken. A jednak Bóg był w stanie już tak daleko spojrzeć do przodu w przyszłość. Was sagen ungläubige Wissenschaftler? A co na to mówią niewierzący naukowcy? Den König Kyros gibt es überhaupt nicht. Nie ma takiego króla Cyrusa. Das ganze ist nur Propagandamaterial. To wszystko jest tylko materiał z propagandy. Bis vor 50 Jahren konnte man das behaupten. Aż do 50 lat wstecz można było takie coś twierdzić. Weil man von Kyros überhaupt nichts gefunden hatte. Dlatego, że nie znaleziono niczego, co by świadczyło o istnieniu króla Cyrusa. Heute kennt man nicht nur sein Grab. A dzisiaj nie tylko, że znamy miejsce jego grobu, sondern man kennt auch einen solchen Keilschriftzylinder.
ale również i znany jest tak zwany cylinder pisma klinowego. Er liegt im britischen Museum. On znajduje się w Muzeum Brytyjskim. Warum heißt er Kyros-Zylinder? Dlaczego nazywa się cylindrem Cyrusa? Weil hier genau das draufsteht, was auch in der Bibel steht. Dlatego, że dokładnie tam jest napisane to, co jest i też napisane w Biblii. Und diesen Zylinder hat Kyros selbst geschrieben oder schreiben lassen. Ten cylinder został napisany przez Cyrusa, albo on kazał go napisać. Was sagt er? I co tutaj jest napisane? Willst du das übersetzen, soll ich es vorlesen? Tutaj jest napisane: ja, Cyrus, król wielkiego królestwa światowego, wielki i potężny król, król Babilonu, król Sumerów i Akadu, król nad czterema brzegami światowymi, nad miastami Tygrysu, których siedziba zamieszkania upadła. Wszyscy ich ludzie zostali przeze mnie zgromadzeni i przywiodłem ich z powrotem do miejsca ich zamieszkania. Der letzte Satz ist mit der entscheidende. Ostatnie zdanie jest najbardziej decydujące. Die Leute durften wieder zu ihren Wohnsitzen zurückkehren. Ludzie mogli wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Genau das, was Gott in der Bibel vorausgesagt hat. A więc dokładnie to, co Bóg w Biblii przepowiedział. Es gibt eine interessante Aussage von Flavius Josephus. Również jest interesująca wypowiedź znana Flawiusza Józefa. Ein damaliger Geschichtsschreiber. A jest to ówczesny historyk. Was schreibt er? Co on napisał? König Kyros hat staunend die Äußerung von Jesaja gelesen. Że król Cyrus z wielkim zdumieniem czytał przepowiednie księgi Izajasza. Und daraufhin den Befehl zur Rückkehr der Juden erlassen. I to właśnie z tego powodu on dał rozkaz, aby Żydzi wrócili do swojego kraju. Es war damals tatsächlich so, dass man die Schriftrollen der gegenseitigen Religionen kannte. W tamtych czasach było to tak, że czytało się i znało się zwoje religii innych narodów. Und so hatte dieser große König Kyros eine Jesaja-Rolle bei sich. I tak też ten wielki król Cyrus miał u siebie zwój księgi Izajasza. Man muss sich die Situation einmal vorstellen. Musimy sobie tą sytuację wyobrazić. Er liest diese Rolle und kommt zu Jesaja 45. On czyta ten zwój i dochodzi do tego miejsca w Izajasza 44 rozdział. Oder eben auch 44. Albo 45 rozdział. Dort findet er plötzlich den Namen Kyros. I nagle on znajduje imię Cyrus. Das ist war sein eigener Name. I stwierdza, że to jest jego własne imię. Er liest etwas weiter. Czyta trochę dalej. Und liest Kyros ist König der Perser. I czyta, że Cyrus jest królem perskim. O, merkt er, das bin ich ja. I teraz zauważa: o, to tu mowa jest o mnie. Er liest weiter, dass das Volk Israel in Gefangenschaft ist. On czyta dalej i stwierdza, że lud izraelski jest w niewoli. Stimmt, weiß er. Tak, on stwierdza, prawda, zgadza się. Und dann liest er, was er einmal tun wird. I dalej czyta, co on ma zrobić. Er wird das Volk Israel wieder in sein Land zurückkehren lassen. I czyta o tym, że on rozkaże, aby lud izraelski wrócił do swojego kraju. Der König bekam einen solchen Schreck, dass er das tat. I król był pod tak wielkim wrażeniem tego, co przeczytał, że rzeczywiście to uczynił. Kann man sich gut hineinversetzen. Możemy dobrze sobie to wyobrazić. Eine ganz präzise Voraussage Gottes, die sich 100% erfüllt hat. Bardzo precyzyjne przepowiednie Boże, które w 100% się spełniły. Was machen ungläubige Wissenschaftler? A co niewierzący naukowcy robią z tym? Sie zerschneiden das Buch Jesaja.
Oni tną tą księgę Izajasza. Sie sagen, bis Kapitel 40 ist von Jesaja geschrieben. I mówią, aż do 40 rozdziału jest napisana przez Izajasza. Ab Kapitel 40 ist von einer anderen Person geschrieben worden. A od 40 rozdziału została napisana przez inną osobę. Natürlich erst 250 Jahre später. Naturalnie, ale która żyła 250 lat później. Damit macht man aus dieser gewaltigen Prophezeiung eine einfache Nacherzählung. A więc naukowcy z tego wielkiego proroctwa robią tylko książkę historyczną. Gibt es dafür irgendeinen Beweis? Czy można znaleźć jakikolwiek dowód na to, co oni mówią? Die Antwort ist ein ganz klares Nein. Odpowiedź jest bardzo jasna. Nie. Es ist das Wunschdenken von Menschen, die die Bibel nicht haben wollen. To jest tylko takie życzenie ludzi, tych, którzy nie chcą mieć Biblii. Erinnert ihr euch noch gestern an die Schriftrolle, die ich gezeigt habe von den fünf Büchern Mose? Przypomnijmy sobie wczoraj ten zwój z pięcioma księgami mojżeszowymi, które wczoraj pokazywałem. Dort war zwischen dem zweiten und dritten Buch Mose vier, fünf Leerzeilen. Tam widzieliśmy, że pomiędzy drugą i trzecią księgą mojżeszową był odstęp trzech, czterech linijek. Das machen die Juden immer auf einer Schriftrolle, wenn verschiedene Bibelbücher oder verschiedene Schreiber dort drauf sind. Tak zawsze czynili Żydzi, gdy na jednym zwoju znajdowało się zapisanych więcej niż jedna księga. Die Jesaja-Rolle ist aus einem Guss. Die Jesaja-Rolle ist ohne Unterbrechung, die man in Qumran gefunden hat. A zwój Księgi Izajasza, którą znaleziono w Qumran, w tych grotach, ona jest napisana jednym ciągiem. Genau das zeigt dieses Bild. Dokładnie właśnie tak, jak to pokazuje to zdjęcie. Dort, wo der rote Strich ist, tu, w tym miejscu, gdzie jest zrobiona ta czerwona kreska, beginnt Jesaja 41. Rozpoczyna się Izajasza 41 rozdział. Also genau dort, wo man dieses Buch zerschneiden möchte, ließen die Juden keinen Platz. A więc dokładnie w tym miejscu, w którym by naukowcy chcieli, żeby była przerwa, to przepisujący Żydzi nie zrobili żadnego odstępu. Und das, wo sogar die letzte Zeile der Spalte ist. A to nawet jest ostatnia linijka tej szpalty. Die Juden kannten keinen zweiten Jesaja. Żydzi nie znali jakiegoś innego, drugiego Izajasza. Genauso wie es der Herr Jesus im Neuen Testament bestätigt. I dokładnie to samo też i potwierdził Pan Jezus w Nowym Testamencie. Muss eben gucken, ob ich die Stelle finde. Postaram się znaleźć to miejsce. Im Johannesevangelium. W Ewangelii Jana mianowicie. In Kapitel 12. W 12 rozdziale. Heißt es in Vers 38 und 39. Napisane jest w wierszu 38 i 39. Jana 12, 38, 39. Liest du mal 38 bis 40. Przeczytamy od 38 do 40. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serca ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. Was ist an dieser Stelle hier für uns so wichtig? Co w tym miejscu dla nas jest tak bardzo ważne? Der Jesus zitiert aus Jesaja 53 und Jesaja 6. Pan Jezus cytuje tutaj z Izajasza 53 rozdziału i Izajasza 6 rozdziału. Und mit Vers 39 bestätigt er, dass es jedes Mal der gleiche Jesaja ist, der das geschrieben hat. A po środku w 39 wierszu potwierdza to, że to jest dalej ten sam Izajasz, który to pisze. Er sagt dort in Vers 39, weil Jesaja wiederum gesagt hat. I tak jak czytaliśmy w 39 wierszu, dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz. Gott hat im Voraus gewusst, was Menschen mit seinem Buch machen würden. Bóg już z góry wiedział, co ludzie będą próbowali uczynić z jego księgą.
Und deswegen hat er sicher diese Stelle so präzise hier formuliert. I z całą pewnością dlatego to miejsce tutaj zostało tak precyzyjnie sformułowane. Das Buch Jesaja lässt sich nicht zerlegen. I nie można pociąć księgi Izajasza. Es ist ein Buch mit einer gewaltigen Prophetie. Jest to jedna księga zawierająca ogromne proroctwo. Das Buch Jesaja hat insgesamt 395 Verse mit erfüllter Prophetie. Ta księga Izajasza zawiera 395 wierszy z proroctwami, które się spełniły. Das ist sehr viel. To jest bardzo wiele. Besonders gibt es eine riesige Fülle von prophetischen Aussagen in Bezug auf Jesus Christus. Dokładnie też tak samo wielka ilość jest tych proroctw, które dotyczą osoby Pana Jezusa. Darauf komme ich gleich zu sprechen. O tym będziemy jeszcze mówili. Aber jetzt geht es zuerst einmal um Ameisen. Ale najpierw zajmijmy się mrówkami. Dort sieht man eine solche Ameise. Możemy mrówkę zobaczyć. In der Bibel gibt es 3268 Verse mit erfüllter Prophetie. W Biblii znajduje się 3268 wierszy z proroctwami, które się spełniły. Wie wahrscheinlich ist das, dass die sich alle durch Zufall erfüllen könnten? Jak to możliwe, aby taka wielka ilość wierszy tak po prostu przypadkowo się spełniła? Wir nehmen dazu ein kleines Beispiel. Weźmiemy mały przykład. Wir nehmen ein solches Wasserglas hier. Weźmiemy teraz tutaj do ręki szklankę wody. Und füllen es mit Ameisen. I napełnimy tą szklankę mrówkami. Und zwar mit roten Ameisen. A mianowicie czerwonymi mrówkami. Man kann es leicht ausrechnen, ungefähr 20.000 Stück kriegen wir da rein. Można to wyliczyć, że mniej więcej 20.000 sztuk mrówek zmieści się w tej szklance. Eine von diesen Ameisen ist blau. A jedna z tych mrówek będzie niebieska. Alle anderen sind rot. Wszystkie inne są czerwone. Jetzt muss man sich die Augen verbinden. I teraz trzeba zawiązać oczy. Man greift einmal in das Glas rein. Trzeba zaczerpnąć w tej szklance. Zieht eine Ameise raus. I wyciągnąć jedną mrówkę. Beim ersten Treffer genau die blaue zu finden. I aby za pierwszym razem dokładnie tą niebieską znaleźć, ist genauso wahrscheinlich, als wenn sich 14 Prophezeiungen durch Zufall erfüllen würden. To by było dokładnie takie same prawdopodobieństwo, jak gdyby 14 proroctw przez przypadek się wypełniło. Also mit dem netten Beispiel ersparen wir uns die komplizierte Mathematik. I za pomocą takiego miłego przykładu mrówek możemy sobie zaoszczędzić skomplikowanych obliczeń matematycznych. Aber 14 Prophezeiungen sind noch keine 3268. Ale 14 proroctw to przecież nie jest to samo co 3268. Also unser Wasserglas ist zu klein. A więc nasza szklanka z wodą jest za mała. Wir nehmen eine Badewanne. Weźmiemy pod uwagę na tą wannę do kąpieli. Füllen diese Badewanne mit roten Ameisen. I napełnimy tą wannę czerwonymi mrówkami. Ungefähr 36 Millionen passen da rein. Mniej więcej 36 milionów mrówek tam wejdzie. Okay, eine ist blau. Jedna z nich będzie niebieska. Das gleiche Spielchen wieder, Augen zu, Hand in die Badewanne. I ta sama zabawa znowu. Zawiązujemy oczy i sięgamy do wanny. Die blaue rauszuziehen. I wyciągnąć akurat tą niebieską. Entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 24 Prophezeiungen, die sich durch Zufall erfüllt haben. To odpowiada mniej więcej takiemu samemu prawdopodobieństwu, jak gdyby 24 proroctwa wypełniły się tylko przypadkowo. Okay, die Badewanne ist zu klein. A więc stwierdzamy, że nasza wanna jest za mała. Wir füllen die ganze Erde mit Ameisen. Nie, my musimy napełnić całą ziemię mrówkami. Wer Langeweile hat, kann ausrechnen, wie viele das sein können. Kto się nudzi, może wyliczyć, ile to będzie mrówek. Eine davon ist blau. Jedna z tych mrówek będzie niebieska. Wir laufen von mir aus über die ganze Erde und greifen eine Ameise. Jakbyśmy chcieli, możemy przejść całą ziemię naokoło i poszukać i spróbować znaleźć tą jedną niebieską. Direkt die blaue zu treffen ist so
unwahrscheinlich, als würden sich 78 Prophezeiungen durch Zufall erfüllen. Aby właśnie dokładnie z zasłoniętymi oczami znaleźć tą jedną niebieską, jest tak samo nieprawdopodobne, jak również i to, aby 78 proroctw biblijnych wypełniło się tylko z powodu przypadku. Also wir müssen noch größer werden. A więc musimy wziąć jeszcze większe naczynie. Wir füllen unser ganzes Universum mit Ameisen. Napełniamy cały nasz wszechświat znany nam mrówkami. Das Universum ist riesig. A wszechświat jest ogromny. Es sind ungefähr 30 Milliarden Lichtjahre an Durchmesser. Mniej więcej nasz system słoneczny to jest 30 tysięcy lat świetlnych średnicy. In Kilometern heißt das. A jeśli chodzi o ilość kilometrów, 30 Milliarden mal 10 Billionen. To jest odległość 30 miliardów razy 10 bilionów kilometrów. Muss jeder zu Hause selbst ausrechnen. Niech każdy w domu sam policzy. Darin die eine einzige blaue Ameise zu finden, erfüllt ungefähr das gleiche, als würden 180 Prophezeiungen durch Zufall erfüllt werden. I w tym całym naszym systemie słonecznym znaleźć jedną tą przykładową niebieską mrówkę, to jest dokładnie tak samo nieprawdopodobne jak to, że przez przypadek wypełniło się 180 proroctw biblijnych. Das Ganze abzukürzen, aby to wszystko teraz skrócić, wir bräuchten ungefähr 10 hoch 896 Universen. Das ist also eine 1 mit 896 Nullen. A więc, żeby to wszystko teraz skrócić, to musielibyśmy wziąć ilość takich systemów słonecznych jak nasz, 10 do potęgi 896. In dieser unvorstellbaren Menge die eine blaue zu finden. I w tej niewyobrażalnej ilości mrówek znaleźć jedną niebieską. Mit geschlossenen Augen natürlich. Naturalnie z zasłoniętymi oczami. Wäre das gleiche, als würden sich 3268 Prophezeiungen durch Zufall erfüllen. Byłoby to samo, jak gdyby wypełniło się 3268 proroctw przez przypadek. Man sieht, diese erfüllten Prophezeiungen sind der stärkste Beweis überhaupt, dass die Bibel das Wort Gottes sein muss. A więc ta ilość wypełnionych proroctw są najmocniejszym dowodem tego, że Biblia jest precyzyjnym Słowem Bożym. Ich habe noch zwei weitere Beispiele. Mam jeszcze dwa następne przykłady. Einmal Prophezeiungen über Israel. Co dotyczy samych proroctw dotyczących Izraela. Das Ganze, was wir heute im Nahen Osten erleben, hat Gott schon tausende Jahre vorher vorausgesagt. Wszystko to, co dzisiaj dzieje się na Bliskim Wschodzie, zostało już przez Boga przepowiedziane tysiące lat wcześniej. Wir müssen dafür nach 1. Mose 16 zurückgehen. Musimy wrócić do 1. Mojżeszowej 16 rozdział. Dort finden wir in Vers 12 eine interessante Voraussage über Ismael und Isaak. Tam w wierszu 12 znajdziemy interesujące proroctwo dotyczące Ismaela i Izaaka. Pierwsza księga Mojżeszowa, 16 rozdział, 12 wiersz. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. Izaak und Ismael waren Halbbrüder. Izaak i Ismael byli takimi połowicznymi braćmi, przyrodnimi braćmi. Sie hatten den gleichen Vater Abraham, mieli tego samego ojca Abrahama, aber zwei verschiedene Mütter, ale narodzili się z dwóch różnych matek, Sara und Hagar. Sary i Hagar. In 1. Mose 16 wird schon der Konflikt zwischen Sara und Hagar beschrieben. I w tym 16 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej ten konflikt został opisany pomiędzy Saraj a Hagar. Und da macht Gott diese Voraussage über Ismael. I tutaj Bóg też zapisał proroctwo dotyczące tego Ismaela.
Die Geschichtsschreibung, die Bibel und auch der Koran zeigen uns, dass Ismael der Vorfahre der arabischen Völker ist. Historia zapisana w Biblii, jak również też i można to wyczytać w Koranie, że Ismael jest praojcem wszystkich narodów arabskich. Was macht Gott für eine Voraussage? A więc jaką tutaj przepowiednię Bóg uczynił? Erstens, er ist ein Wildesel von Mensch. Po pierwsze, tutaj w tym wierszu musimy czytać człowiek dziki, a trzeba przeczytać człowiek jak dziki osioł. Das ist keine Beleidigung. To nie jest jego obraza. Sondern Wildesel steht für einen Esel, der keinen festen Wohnsitz hat. Ale tutaj chodzi o takiego dzikiego osła, który z natury swojej nie ma stałego miejsca zamieszkania. Und das trifft auf die arabischen Völker zu. I to dokładnie też sprawdza się w przypadku tych narodów arabskich. Die meisten sind Nomadenstämme, einige sind es heute sogar noch. Większość z nich to były plemiona nomadów wędrujących, a po dziś dzień niektóre z nich takimi zostały. Das nächste ist seine Hand gegen alle. Następne czytaliśmy, ręka jego będzie przeciwko wszystkim. Wir brauchen nur an Attentat oder ähnliches zu denken und sehen, dass das tatsächlich der Fall ist. Możemy tylko pomyśleć tutaj o jakichś aktach przemocy i od razu widzimy, że tak rzeczywiście jest. Die Hand aller gegen ihn. A ręka wszystkich będzie przeciwko niemu. Auch das haben wir erlebt spätestens nach dem Attentat auf das World Trade Center. Również i tego doświadczyliśmy, a przynajmniej najpóźniej wtedy, gdy dokonano tego ataku na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. Er wird im Angesicht seiner Brüder wohnen. Dalej czytamy o tym, że on będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich, albo das, będzie mieszkał przeciwko pobratymcom swoim. Das ist tatsächlich der Fall. I w rzeczywistości tak też jest. Israel und die arabischen Länder wohnen genau im Angesicht gegeneinander. Israel i wszystkie narody arabskie praktycznie żyją ze sobą twarzą w twarz. Wir haben noch eine Voraussage. Jeszcze jedno proroctwo znajdujemy. Nämlich bei Esau und Jakob. Mianowicie co dotyczy Ezawa i Jakuba. In 1. Mose 25, Vers 23. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 25 rozdział, 23 wiersz. Pierwsza księga Mojżeszowa, 25 rozdział, 23 wiersz. A Pan rzekł do niej, dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służyć młodszemu. Das heißt, Esau wird Jakob dienen. A to oznacza, że Ezaw będzie służył Jakubowi. Esau ist der Vater der Edomiter. Ezaw jest ojcem wszystkich Edomitów. Und die Edomiter sind die arabischen Völker, die in Jordanien wohnen. A Edomici to są te narody arabskie, które mieszkają w Jordanii. Anders ausgedrückt heißt es, Israel ist stärker als Edom. Inaczej to wyrażając, oznacza, że Izrael będzie mocniejszy niż Edom. Auch das hat uns die Geschichte gezeigt, dass das völlig stimmt. Również i historia tego dowiodła, że tak w pełni się stało. Das heißt, der ganze Konflikt, der heute da ist, to znaczy, że cały ten konflikt, który po dziś dzień tam trwa, ist im ersten Buch Mose schon angekündigt. On został przepowiedziany już w pierwszej księdze Mojżeszowej. Jetzt versteht man auch, warum es dort gemeinsame Heiligtümer in diesem Land gibt, auf die keiner verzichten möchte. I dlatego możemy zrozumieć, że w tym kraju są wspólne miejsca święte dla wszystkich tych narodów i żaden z tych narodów nie chce zrezygnować z jakiegokolwiek. Man sieht das an diesem Diagramm. Tutaj można to zobaczyć na tym diagramie. Von Abraham gehen zwei Linien aus. Z Abrahama wywodzą się dwie linie. Einmal über Hagar und Sarah, Isaac und Esau zur arabischen Welt. Z jednej strony poprzez Hagar i Ismaela, a z drugiej strony przez Sarę, Izaka i Ezawa kierowane jest do tych wszystkich arabskich narodów. Auf der anderen Seite über Abraham, Sarah, Isaac und Jakob zu dem Volk Israel. A z drugiej strony z Abrahama przez Sarę, Izaka i Jakuba
do narodu izraelskiego. Dieses ganze Problem hier ist die Folge von Abrahams Sünde. Cały ten problem Hagar i Ismaela to jest problem tego grzechu Abrahama. Es war sicherlich falsch, dass er mit Hagar einen Sohn zeugte. Z całą pewnością było to niewłaściwe, żeby on spłodził z Hagar syna Ismaela. Abraham hat diese Sünde Gott bekannt und Gott hat sie vergeben. Abraham ten grzech wyznał Bogu i Bóg mu go przebaczył. Aber hier können wir etwas ganz Wichtiges für unser Leben lernen. Ale teraz możemy właśnie nauczyć się czegoś bardzo ważnego, co dotyczy naszego życia. Gott vergibt Sünde, wenn sie aufrichtig bekannt wird. Bóg przebacza grzech, jeżeli jest szczerze wyznany. Bekennen heißt konkret mit Namen nennen. My musimy go konkretnie po imieniu nazwać. Nicht nur so eine weiche Aussage tut mir leid. A nie tylko poprzez takie powierzchowne wyznanie, no przykro mi z tego powodu. Sondern dass man seine Verfehlungen ganz konkret Gott bekennt. Nie, człowiek musi konkretnie swoje błędy i grzechy wyznać Bogu. Gott vergibt. Wtedy Bóg przebacza. Aber ale Gott nimmt nicht die Folgen von Sünde unbedingt weg. Niekoniecznie Bóg musi usuwać wszystkie następstwa naszego grzechu. Die Folgen davon erleben wir heute noch. Następstwa tego grzechu możemy przeżywać po dziś dzień. Wenn jemand als Beispiel Drogen genommen hat oder Alkoholiker ist, jeżeli weźmiemy taki przykład, jeśli ktoś z nas był narkomanem albo alkoholikiem, er kommt zum Glauben, i uwierzył, bekennt Gott seine Sünden, wyznał Bogu swoje grzechy, Gott vergibt, Bóg przebaczył je. Gott macht sogar frei von solchen Suchtmitteln. Bóg nawet uwalnia spod działania takich środków odurzających. Aber Gott nimmt nicht unbedingt die Folgen weg. Ale Bóg niekoniecznie musi też i zabrać następstwa tego. Wenn das Gehirn zerstört ist, ist es zerstört. Jeżeli w międzyczasie mózg tego człowieka został uszkodzony, to on dalej może pozostać uszkodzony. Wenn die Leber kaputt ist, ist sie kaputt. Jeżeli wątroba będzie zniszczona, to będzie dalej zniszczona. Auch das muss uns warnen, dass man mit Sünde nicht spielt. To właśnie powinno nas ostrzec przed tym, abyśmy nie igrali z grzechem. Denkt man nur an die Krankheit AIDS. Pomyślmy sobie tylko o tej chorobie AIDS. Manchmal tragen sogar noch die Nachkommen die Folge einer solchen Sünde. Czasami też potomstwo nosi na sobie następstwa tej choroby, która jest następstwem grzechu. Kommen wir zurück über die Voraussagen von Israel. Ale wróćmy do wszystkich wypowiedzi dotyczących Izraela. In Matthäus 24 sagt der Herr Jesus, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus przepowiedział, że nie pozostanie w tym mieście kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Der Jesus kündigt ganz präzise an, dass der Tempel zerstört werden soll. I Pan Jezus bardzo precyzyjnie to przepowiedział, że ta świątynia będzie zburzona. Als es um das Jahr 70 in Jerusalem einen Aufstand gibt, gdy mniej więcej, gdy w roku 70 po Chrystusie w Izraelu wybuchło powstanie, schickt Kaiser Titus seine Soldaten dorthin. To cesarz Tytus wysłał swoich żołnierzy na uspokojenie. Er gibt eine ganz klare order. I on dał im bardzo jasne polecenia. Alles darf zerstört werden. Wszystko może być zburzone. Aber nicht der Tempel. Ale nie świątynia. Wir müssen aber nicht glauben, dass Menschen der Voraussage Gottes widerstehen können. Ale przecież nie możemy pomyśleć sobie, żeby ludzie mogli się sprzeciwiać proroctwom czy wypowiedziom Bożym. Während der Kampfhandlungen brannte der Tempel nieder. Właśnie w czasie tych walk w Jerozolimie została zapalona świątynia. Heute weiß man nicht, ob es ein Unglück war oder Absicht. Po dziś dzień nie wiadomo, czy to było nieszczęśliwym przypadkiem, czy to było celowo podpalone. Das ist auch egal. Obojętnie, jak się to stało dla nas. Gott hat gesagt, der Tempel wird zerstört werden und er wurde zerstört. Bóg powiedział, że świątynia będzie zburzona i ona została zburzona.
Von da an war es den Juden bei Todesstrafe verboten, die Stadt Jerusalem wieder zu betreten. I od tego czasu pod karą śmierci było Żydom zabronione, aby to miasto odbudowywać. Die Juden zerstreuten sich in der ganzen Welt. A Żydzi rozproszyli się po całym świecie. Es war ein Volk ohne Land, ohne Hauptstadt. I od tego czasu rozpoczął się istnienie tego narodu bez ojczyzny i bez swojego własnego kraju. Wie sollen sich nun die ganzen Prophezeiungen Gottes, die die Zukunft betreffen, erfüllen? W jaki sposób teraz miały się spełnić wszystkie proroctwa Boże dotyczące przyszłości Izraela? Im tausendjährigen Reich soll da wieder ein Tempel stehen. Przecież wiemy, że w tysiącletnim królestwie ma być kiedyś świątynia. Mitten in Jerusalem. I ta świątynia ma być zbudowana pośrodku Jerozolimy. Wie ist das möglich, wenn sein Volk zerstreut ist? Jak to jest możliwe, jeżeli jego cały naród jest rozproszony po całej ziemi? Gott sagt, dass sein Volk wieder zurückführen wird. Bóg powiedział, że on z powrotem sprowadzi swój naród do tej ziemi. Im Buch Jeremia. W księdze proroka Jeremiasza. 2600 Jahre bevor es passierte. 2600 lat zanim się to stało. Sagt Gott zwei ganz wichtige Sachen. Bóg przepowiedział dwie bardzo ważne rzeczy. Erstmal in Vers 37. Najpierw czytamy Jeremiasza 32 rozdział 37 wiersz. Jeremiasza 32 rozdział 37 wiersz. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu i w wielkim uniesieniu. Sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. Also aus allen Ländern wird sie sammeln und wieder nach Israel, Jerusalem zurückbringen. Das ist die Aussage dieser Stelle. Tak brzmi proroctwo z tego wiersza, że ze wszystkich narodów i ze wszystkich ziem zostaną zgromadzeni w to jedno miejsce w Ziemi Świętej. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich diese Voraussage nicht erfüllt. Aż do początku 20. stulecia to proroctwo było niewypełnione. Menschlich gesprochen völlig unmöglich, dass sie sich noch erfüllen könnte. Czysto po ludzku mówiąc, całkowicie rzeczą niemożliwą, aby coś takiego się spełniło. Es gibt auf dieser Erde keinen Quadratmeter, der nicht irgendeinem Volk gehört. Bo na całej ziemi nie ma przecież wolnego jednego metra kwadratowego ziemi, który by nie należał do jakiegokolwiek narodu. Wie soll jetzt Israel wieder ein Land bekommen? W jaki sposób Izrael miałby teraz otrzymać ziemię? Gott sagt noch etwas Wichtiges in Jeremia 16. Ale Bóg jeszcze powiedział coś bardzo ważnego w Jeremiasza 16 rozdziale. Gerade in den letzten Versen. Akurat właśnie w ostatnich wierszach. Vers 16. W 16 wierszu Jeremiasza 16 rozdział 16 wiersz. Oto ja poślę po wielu rybaków, mówi Pan, i ci ich wyłowią. Potem poślę po wielu myśliwych i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku i w rozpadlinach skalnych. Gott spricht davon, dass es Fischer geben wird, die sein Volk fischen werden. Bóg mówi o tym, że będą tacy rybacy, którzy będą łowili jego naród. Und Gott spricht davon, dass es Jäger geben wird, die sein Volk jagen werden. Ale Bóg również mówi o tym, że będą tacy myśliwi, którzy będą gonili i tropili jego naród. Das erste passierte bei der berühmten Balfour-Erklärung. Pierwsza rzecz stała się w przypadku deklaracji Balfour. Ich will jetzt nicht die ganzen geschichtlichen Ereignisse erzählen. Ja nie mam zamiaru teraz tutaj opowiadać wszystkich historycznych zdarzeń. Aber am Ende des Ersten Weltkrieges bestand die Möglichkeit, dass sich England für Israel einsetzte. Ale pod koniec pierwszej wojny światowej powstała taka możliwość, że Anglia wstawiła się za Izraelem. Die Engländer bemühten sich darum, dass Israel wieder ein Land in Israel bekommen könnte. I to Anglicy zaczęli starać się o to, aby Izrael mógł otrzymać swój kraj, swoją ziemię w Izraelu.
In der Folgezeit kamen viele Juden freiwillig nach Israel. I w następstwie tego wielu Żydów dobrowolnie wróciło do tej ziemi. Man beachte die Reihenfolge. Zuerst die Fischer, die fischten. I zwróćmy uwagę na tą kolejność. Najpierw rybacy, którzy łowią. Dann kamen die Jäger. A następnie czytamy o myśliwych. Und das ist das, was wir in Deutschland erlebten in der Kriegszeit. To jest właśnie to, co przeżywaliśmy w Niemczech w okresie II wojny światowej. Als viele Juden umgebracht wurden, gdy wielu Żydów zostało zamordowanych, und sie nur eine Möglichkeit hatten, nach Israel zu fliehen. Oni mieli tylko jedną możliwość, uciekać do Izraela. In dieser Zeit sind viele Juden nach Israel geflogen. I w tym czasie wielu Żydów uciekło do Izraela. Es erfüllte sich genau das, was dort in der Bibel vorausgesagt ist. Wypełniło się dokładnie to, co w tym miejscu w Biblii było przepowiedziane. 1948 in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai wurde dann der Staat Israel gegründet. A w 1946 roku w nocy z 14 na 15 maja 1948 roku zostało ustanowione państwo Izrael. Man beachte diese wichtigen Sätze in der Ansprache von Ben Gurion. Musimy zwrócić uwagę na ten ważne zdanie w przemówieniu Ben Guriona. Er sagt: 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet. On powiedział: 2000 lat czekaliśmy na tą godzinę. Und nun ist es geschehen. I teraz stało się to. Und jetzt kommt das Wichtige. I teraz następuje to, co najważniejsze. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann nichts Gott widerstehen. Jeżeli ten czas jest wypełniony, to nikt nie i nic nie może się przeciwstawić Bogu. Es war vorausgesagt, dass Israel wieder sein Land bekommen würde. To było przepowiedziane, że Izrael z powrotem otrzyma swój kraj. Es hat sich hundertprozentig erfüllt. I tu w 100% wszystko się wypełniło. Auch in den anschließenden Kriegen. Również i w następujących potem wojnach. Zum Beispiel Sechstagekrieg oder Jom Kippur-Krieg. Na przykład w czasie tej wojny sześciodniowej, wojny Jom Kippur. Wo die Israeliten eigentlich keine Chance hatten, menschlich gesprochen. W której to Izraelici nie mieli najmniejszej szansy, tak po ludzku mówiąc. Konnten sie doch bestehen. To jednak oni mogli ostać się. Weil eben Gott seine Hand im Spiel hat. Dlatego, że tu Bóg trzymał swoją rękę nad biegiem wypadków. Dass es heute noch das Volk Israel gibt, ist sicherlich einer der stärksten Hinweise, dass es Gott geben muss. To, że po dziś dzień istnieje Izrael, to jest jednym z największych dowodów na to, że Bóg istnieje. Auch Hinweise auf die ganzen Attentaten, das alles finden wir in der Bibel. Nicht umsonst heißt es im Buch Jesaja: Forscht nach im Buch des Herrn und lest. Również wiemy o tych wszystkich aktach przemocy, które też w proroctwach biblijnych w Izajaszu były przepowiedziane, który powiedział: badajcie księgę Pana i czytajcie w niej. Wir kommen noch zu einem letzten Beispiel. I przejdźmy jeszcze do ostatniego przykładu. Voraussagen über Jesus Christus. Wszystkie proroctwa dotyczące Jezusa Chrystusa. Es sind fantastische Voraussagen, die wir dort im Alten Testament finden. Są to fantastyczne przepowiednie, które znajdujemy w Starym Testamencie. Sein Geburtsort Bethlehem wurde vorausgesagt. Jego miejsce narodzenia Betlejem było już przepowiedziane. Seine Grablegung, seine Auferstehung. Jego złożenie do grobu i jego zmartwychwstanie było przepowiedziane. Golgata, die Kreuzigung. Golgota i ukrzyżowanie. Sein Geburtsort wurde 800 Jahre vor seiner Geburt vorausgesagt. Miejsce jego narodzenia 800 lat wcześniej było przepowiedziane przed jego narodzeniem. Man kann das nachlesen in Micha 5, Vers 1. Można o tym przeczytać w księdze proroka Michaasza, 5 rozdział, 1 wiersz. Betlehem als Geburtsort für einen König war völlig ungewöhnlich. Betlejem jako miejsce narodzenia się króla to coś nadzwyczajnego. Die Könige wohnten in Jerusalem. Przecież królowie rodzili się w Jerozolimie. Sie wurden auch dort geboren. I tam też nie tylko rodzili się, ale i panowali. Darum zogen auch die Weisen aus dem Morgenland zuerst nach Jerusalem. Dlatego też i ci mędrcy ze wschodu pociągnęli najpierw do Jerozolimy.
Und erst als dann in den Schriften nachgeforscht wurde, kam man auf Bethlehem. A dopiero wtedy, gdy nauczeni w piśmie zaczęli badać pisma, stwierdzili, że król ma się narodzić w Betlejemie. Die Flucht nach Ägypten und die Rückkehr wird im Prophet Hosea angekündigt. A ucieczka Józefa z dzieciątkiem Jezus do Egiptu i powrót jego z powrotem, wszystko zostało już w proroku Ozeaszu przepowiedziane w 11 rozdziale. Seine Leiden im Buch Jesaja zum Beispiel. Jego cierpienia w księdze Izajasza na przykład. Dass er durch einen Freund verraten wurde, steht schon im Psalm 41. A to, że będzie zdradzony przez swojego przyjaciela, to już jest przepowiedziane w Psalmie 41. 550 Jahre vorher berichtet Zacharia 11 von den 30 Silbermünzen, die bezahlt werden als Verrat. 450 lat wcześniej przepowiedział Zachariasz, że będzie sprzedany za 30 srebrników. Im Psalm 22 findet man Hinweise auf die Kreuzigung. A w Psalmie 22 znajdujemy wskazówki dotyczące jego ukrzyżowania. Eine Hinrichtungsart, die damals völlig unbekannt war. A był to sposób osądzenia, który w tamtych czasach